Myślę, że to, co usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, to powinien być taki wyrzut sumienia dla nas samych, dla każdego z nas. Bo prawdopodobnie wielu z nas, jak tutaj jesteśmy na tej dzisiejszej liturgii, nie robi tak, jak powiedział Pan Jezus. Bo brakuje nam odwagi. Zobaczcie, Jezus daje nam dwie rzeczy. Pierwsza, gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Ilu z nas potrafi upomnieć naszych braci, nasze siostry, naszych bliskich, kiedy zgrzeszą przeciwko nam? Zobaczcie, mamy z tym ogromny problem, żeby przyjść i powiedzieć, że zrobiłeś coś przeciwko mnie. Bardzo nam się dobrze mówi o tych, którzy zawinili przeciwko komuś innemu. To jest tak zwane obgadywanie. Ale Chrystus wyraźnie mówi, jeśli twój brat zgrzeszył przeciw tobie, nie przeciwko twojemu sąsiadowi, nie przeciwko komuś tam innemu, przeciwko tobie. Jeśli ty najbardziej doświadczyłeś tego, że twój brat jest grzesznikiem, to musisz mieć odwagę, żeby go upomnieć w cztery oczy. W cztery oczy. Pomyślcie sobie o tych ludziach, którym powinniście to powiedzieć w cztery oczy. To dotyczy tych oczywiście, których mamy w domu. To dotyczy tych, którzy gdzieś tam nawet mieszkają koło nas, naszych sąsiadów, naszych krewnych. Ale to dotyczy też, nie wiem, na przykład naszych pracodawców. Słuchajcie, ile mniej by było mobbingu w pracy, gdyby pracownicy potrafili swojemu pracodawcy w cztery oczy powiedzieć, że robi dziadostwo w tej pracy. A zobaczcie, prawdopodobnie wszyscy w pracy wiedzą, że jest źle, oprócz tego, który zatrudnia. Dlaczego tak się dzieje? No bo nie mamy odwagi. Dzisiaj Chrystus nas do tej odwagi zaprasza. I dopiero w momencie, kiedy ja potrafię powiedzieć w cztery oczy i to nie pomaga, to dopiero wtedy angażuję innych. A my robimy w życiu zupełnie na odwrót. Najpierw angażujemy innych, jak już z tymi innymi się nagadamy, to może, jak znajdziemy chociaż odrobinkę odwagi, to może powiemy o tym temu, który zawinił. Robimy na odwrót, dlatego takie mam wrażenie, że nam zupełnie nie idzie. I potem, jeśli nam już naprawdę nie idzie, ale już robimy tak, jakby Chrystus chciał, w cztery oczy, dwóch, trzech świadków, donosimy Kościołowi. I tutaj ja to nie czytam w ten sposób, że Kościół ma teraz jakąś karę wyznaczyć tam komuś. Jeśli donieść Kościołowi, to znaczy poprosić ten Kościół o to, żeby Kościół się modlił. Żeby Kościół się modlił, że nie idzie mi tu czy tu, że nie, te relacje nie są takie i takie. I wtedy jest nacisk właśnie na tą modlitwę Kościoła. I takie zdanie, które też brzmi tak dziwnie, jeśli Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. I bardzo dużo ludzi czyta tą Ewangelię i ten fragment w ten sposób, że w takim razie trzeba go odtrącić. Że skoro nie posłuchał mnie, skoro nie posłuchał mnie z moimi znajomymi, skoro nie posłuchał Kościoła, to trzeba go odtrącić. Natomiast jak popatrzymy na tą Ewangelię świętego Mateusza, to zobaczymy, co Jezus robił z poganami i z celnikami. On nikogo nie odtrącił. Jezus robił wszystko, żeby poganina i celnika pozyskać. Bo w tym momencie, kiedy Jezus to mówi, czyli w 18 rozdziale, już pozyskał na przykład celnika Mateusza. To znaczy, musimy to czytać w ten sposób, jeśli ci już naprawdę nie idzie, jeśli już wyczerpałeś wszystkie możliwości, to musisz znaleźć jakąś naprawdę nadzwyczajną możliwość do tego, żeby kogoś przyciągnąć do siebie, żeby z powrotem móc kogoś nazwać swoim bratem czy swoją siostrą. Jezus to przedłuża dalej i to jest straszne i sam się w tym odnajduje. Mówi Jezus tak, wszystko co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie, a co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie. To jest trochę taka wizja, moi drodzy, czyśćca. Jeśli z kimś mam bardzo złe relacje tutaj na ziemi i rozstaliśmy się w jakichś takich bardzo trudnych okolicznościach, to nie jest tak, że to przepadło. Niektórzy mówią, że jak pójdziemy w stronę nieba, to zatrzymamy się w czyśćcu i to będzie takie pomieszczenie 2 na 2
i będziemy tam siedzieć z tą osobą, z którą żeśmy się kłócili całe życie i dopóki się nie pogodzimy, to nie wejdziemy do nieba. Ja doskonale wiem, z kim będę w czystu siedział, jeśli nie pogodzę się z tym człowiekiem tutaj na ziemi. Doskonale wiem, gdzie będzie po prostu czyściec i gdzie będę siedział i po prostu się będę dogadywał z jednym i z drugim gościem. I moi drodzy, musimy mieć taką odpowiedzialność za mojego brata, moją siostrę, właśnie, żeby wszystko załatwić tutaj na ziemi. Mamy czas przed sobą, mamy ogromną ilość czasu właśnie po to, żeby wszystko prostować, ale w cztery oczy. Po pierwsze w cztery oczy, żebyśmy mieli tą odwagę, żeby mówić to, co nas boli. Żebyśmy mieli taką odwagę. O to oczywiście trzeba się modlić, bo właśnie to nie jest łatwe. Bo to kazanie i ta Ewangelia jest skierowana prawdopodobnie do większości z was, jak tutaj jesteście. Bo nie mamy odwagi mówić o tym, co nas boli. I druga rzecz, to jest druga odwaga, której też bardzo często nam brakuje. Jezus mówi w dalszej części tak. Powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. To jest, moi drodzy, tak dzisiaj mi przyszła taka refleksja do głowy, właśnie w kontekście tej odwagi, że nie mamy odwagi prosić ludzi o modlitwę. Mamy odwagę prosić księdza o modlitwę w zakrystii, żeby zapisał intencję mszy świętej. Taką odwagę mamy, tutaj nie ma żadnego problemu. Ale czy jeśli ja mam taki problem, to w momencie, kiedy właśnie coś się dzieje, czy ja jestem w stanie iść do kogoś z mojej rodziny, czy iść do mojego sąsiada, czy do kogokolwiek innego i powiedzieć, słuchaj, jest teraz jakaś trudna sytuacja, potrzebuję z tobą odmówić dziesiątek różańca świętego. Czy byliście kiedyś u swojego sąsiada w nagłej sytuacji, że potrzebujecie odmówić dziesiątek różańca świętego? Pewnie nie byliście. Dlaczego? Bo nie mieliście odwagi. Bo ktoś by sobie pomyślał, świr, co to jest, nie? Że jemu się coś dzieje i teraz chce się modlić. Nagle przylatuje do sąsiada, żeby się modlić. W jakiejś takiej tragicznej sytuacji mamy odwagę. Ale w takich prostych rzeczach dnia codziennego nie mamy odwagi. Nie mamy odwagi. Dziewczyna, o której wam wspominałem w niedzielę, czyli służebnica Boża Kiara, miała takie coś razem ze swoim mężem. Kiedy było źle, zapraszali do swojego domu swoich przyjaciół, żeby się modlić na różańcu. Jak był problem, to nie tak, że się zawsze modlili na różańcu ze wszystkimi swoimi znajomymi. Jak był problem, organizowali się, dzwonili i modlili się na różańcu. Nie w kościele, nie gdzieś tam. Po prostu, jeśli był problem, modlili się w swoim własnym domu. Oni mieli ogromną odwagę. Natomiast mi takie mam wrażenie, że nam tutaj po prostu tej odwagi brakuje. Kiedy ostatni raz modliliście się, jak dzwoniły na przykład dzwony na Anioł Pański, żeby się zatrzymać i się pomodlić? Wczoraj miałem taką sytuację, moi znajomi przyjechali na mszę na 10:30, potem jeszcze chwilkę sobie pogadaliśmy, zadzwoniły dzwony i Kasia mówi, modlimy się. Modlimy się, modliliśmy się, wstaliśmy na plebanii, żeśmy się pomodlili Anioł Pański. Ale czy mamy taką odwagę, żeby się zatrzymać i pomodlić się, kiedy słyszymy dzwoniące dzwony? Po prostu, tak jak nas nauczyli nasi ojcowie, żeby się w tym momencie modlić, bo po to te dzwony są. Więc moi drodzy, podsumowując, módlmy się dzisiaj właśnie przez ręce Maryi. Módlmy się o to, żebyśmy mieli tą odwagę. I do tego, żeby jednać się z naszymi bliźnimi, ale i też do tego, żebyśmy umieli się z naszymi bliźnimi modlić. To jest taki, najgorszy jest ten pierwszy krok w modlitwie zwłaszcza. Jak już to zrobię raz, to już pójdzie, już nie będę się bał. Jak zwrócę komuś uwagę raz, to potem przestanę się bać. I wtedy nabieram odwagi i daj Boże, żeby te sprawy się rozwiązywały. Żeby nam po prostu było łatwiej, żebyśmy właśnie w tym czyściu potem nie musieli siedzieć i nie musieli rozwiązywać tego wszystkiego, co bez sensu tutaj na ziemi związaliśmy. Amen.